Siemka wszystkim, jestem Kobran, witam was po dość długiej przerwie w mini-mega kampanii. W poprzednim odcinku Torpedus, następca Zousa, osiągnął pełnoletność i objął rządy. Wyruszył zatem na wielką wyprawę upieszczą, która zakończyła się rzezią niemal wszystkich wojowników pod murami Konstantynopola. Nasz władca jednak przeżył, jest gotów do dalszej walki. W międzyczasie twórcy gry wypuścili kolejny dodatek o nazwie Horse Lords, czyli władcy koni, który skupił się na nomadach, ale poza tym w darmowej aktualizacji dodał parę zmian dla zwykłych graczy. Spróbuję więc szybko wymienić te najważniejsze dla nas. Pierwszą ze zmian są nowe prowincje na wschodzie mapy. Póki co prowincje te są ziemią niczyją, ale w ciągu najbliższych lat miejscowe potęgi będą mogły się zainteresować tymi terenami, na których w przyszłości pojawią się pewnie jakieś dodatkowe ludy. Inną zmianą, która będzie nas bardziej interesować, jest nowy sposób nadawania godności dworskich, w tym także dowództwa armii. Teraz, aby przydzielić armię dowódcy, najpierw musimy go mianować na wodza, a dopiero potem możemy nadać mu konkretną grupę do dowodzenia w czasie wojny lub wyprawy. Mianujmy zatem najlepszych spośród naszych poddanych na dowódców. Kolejną godnością, jaką możemy nadać tylko jako Normanowie, to Hirdman, czyli honorowy członek Hirdu. Nadajmy zatem taki tytuł Jarlowi Ulfrowi z zachodniej Gotlandii, jako że jest jednym z naszych najwierniejszych wasali. Uff, i na całe szczęście nasz król wyzdrowiał, jest w pełni sił, gotowy do dalszej władzy. I wygląda na to, że nasz dyplomata Jarl Borgward zainteresował się interwencją w wojnie domowej, jaka wybuchła w jarlostwie Bergeslagen pomiędzy Jarlem Torilem i jego poddanym Tfastem. Dlatego też Borgward nie może pełnić swoich funkcji. Jednak jako że ma najlepsze zdolności dyplomatyczne, to jego wybierzemy, aby kontynuował swoją pracę, choć tymczasowo nie będziemy mogli mu przydzielić żadnego zadania. Wygląda na to, że misjonarz Pierre po kilku udanych sztach przybył na dwór Torpedusa, aby swoimi kazaniami i przestrogami zmusić króla do porzucenia dawnych nordyckich bogów i w imieniu wszystkich poddanych przyjął chrzest. Nasz władca nie widzi jednak potrzeby porzucania swych odwiecznych bogów, bo choć co prawda jest cynikiem, to najbliżsi chrześcijanie nie przejawiają specjalnej potęgi czy aktywności. Dlatego też więzimy w lochu zuchwałego chrzciciela. O, bardzo dobrze. Niedługo później król dostaje wieść, iż Asa jest brzemienna. Torpedus wie, że Wielki Niedźwiedź kryje się gdzieś w jednej z niedalekich jaskiń i gdy miał wyruszać na jego poszukiwania ze swoimi ludźmi, zaczepił go niejaki Tordr, który poprosił o dołączenie do wyprawy. Moglibyśmy więc ulec jego naleganiom lub po prostu go spławić. Torpedus nie jest może jakoś super towarzyski, nie jest jednak samotnikiem, dlatego pozwolimy Tordrowi wyruszyć z nami. Obława w końcu dopadła Wielkiego Niedźwiedzia. Większego niż jakikolwiek niedźwiedź, którego król widział w swym życiu. Torpedus walczył z nim zaciekle, jednak nie zdołał powstrzymać bestii przed ranieniem towarzyszy. Na całe szczęście w ostatniej chwili zdążył uratować od śmierci Borgwarda, który jest mu teraz niezwykle wdzięczny. a po powrocie z łowów palisady wokół pomniejszych grodów zostały ukończone. Nie powstrzymuje to jednak najwyraźniej wojowników przed okazywaniem swego niezadowolenia z nieogłaszania wypraw upieszczych. Dlatego też zorganizujmy jakąś pomniejszą wyprawę. A co tam, zwołajmy wszystkie nasze siły. Nasze wojska wreszcie zebrały się w Akershusie i są gotowe do wyruszenia na wyprawę. Kierujemy się zatem w kierunku Morza Azowskiego i ujścia Don. A w trakcie podróży najwyraźniej nasz król otrzymał niesamowitą wręcz wieść, iż urodził mu się silny i zdrowy syn, któremu nadał imię Karolewski. Dotarliśmy wreszcie nad Morze Azowskie, gdzie nasi ludzie ruszają złupić Kercz. Następnie ruszamy do Tmutarakania. Do oblegania którego przystępujemy. Ystein najwyraźniej jest naprawdę dobrym szpiegiem. Oto bowiem po raz kolejny przekazuje nam informacje o bizantyjskich osiągnięciach w dziedzinie kultury. Z kolei wojna domowa z Bergeslagen, jak widać, dobiegła końca i władzę Jarla Torila, uzurpatora, została zuzurpowana przez nowego Jarla, Tfasta. A pobliski Turkistan najwyraźniej wywalczył sobie niepodległość. Niesłychane! Wygląda na to, że mimo przegrania w wojnie domowej dzięki pieniądzom, wpływom i spiskom, Toril odzyskał tytuł jarla, uzurpując go swemu dotychczasowemu uzurpatorowi, Tfastowi. Po upadku Tmutarakania szybko łupimy mapę. A gwałty i rabunki dokonywane przez Torpedusa sprawiły, iż mieszkańcy wybrzeży zaczęli straszyć nimi niesforne dzieci, rozbudowując legendę tego prawdziwego wikinga, z czego nasz władca niezmiernie się cieszy, albowiem zyskuje cechę wiking. Następnie łupimy Tamań. A Ystein wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, przekazując nam informacje o bizantyjskiej wojskowości. Wykorzystajmy zatem zgromadzone punkty, aby poprawić nasze umiejętności w zakresie oblegania twierdz. A nasze siły ruszają dalej splądrować Kubań. Wygląda na to, że Ystein naprawdę chce się podlizać swojemu władcy, aby ten zapomniał poprzednie krzywdy, które ten mu wyrządził, i przynosi nam informacje o bizantyjskich osiągnięciach z zakresu ekonomii. Asa z kolei ponownie zachodzi w ciążę, co niezwykle nas raduje. Po splądrowaniu Kumaru jeden z wojowników przybył do władcy, przynosząc mu wielki, piękny i zdobiony purpurowymi runami topór, który Torpedus po kilku machnięciach przyjął, twierdząc, iż dzięki niemu czuje się silniejszy, a jego zdolności wojskowe dzięki temu rosną. Jedna z pojmanych kobiet skarży się tymczasem na złe traktowanie i prosi o poprawienie. Król, jako człowiek pokorny, obiecuje traktować ją nieco lepiej. Tymczasem rodzi się pierwsza córka naszego władcy, którą ten nazwał Aleksandra. I dzięki temu spełnieniu uległa ambicja polegająca na posiadaniu córki. Po złupieniu Kubania ruszamy... na Herson. A Ystein jeszcze raz daje nam informację o bizantyjskich technologiach ekonomicznych. Szybko łupimy Herson i ruszamy dalej do Wenecji. Najpierw jednak złupmy Treviso. Skąd ruszamy prosto pod mury Wenecji, gdzie rozbijamy gwardię konną Wielkiego Doży. W międzyczasie Tester osiąga wiek 6 lat i może być nauczany. Dlatego jego nauczycielem zostanie jego własny ojciec, król Torpedus. Ponadto w związku z małoletnością ewentualnych następców i częstymi wyprawami król obiera regenta, który będzie sprawował rządy w jego imieniu, a także jego następców. A regentem tym zostaje jego żona, królowa Asa. I wreszcie Wenecja para pod naporem naszych sił. Jej skarby należą do nas. Ruszamy zatem dalej do Rzymu, aby za przykładem wielkich przodków złupić to wieczne miasto. Szybko się niestety okazuje, że straty poniesione w trakcie wyprawy są na tyle duże, że oblężenie Rzymu będzie niemożliwe. Ruszamy zatem z powrotem do Norwegii, ale przy okazji złupmy Sardynię. W międzyczasie okazuje się, że Tester jest niezwykle aroganckim chłopcem. Dlatego też Torpedus jako człowiek pokorny postanawia przekonać go, że arogancja prowadzi do upadku. I jak widać, rozmowa podziałała i Tester nie stał się osobą pyszną, choć nie został także człowiekiem pokornym. Po złupieniu Arborei ruszmy dalej. Dostaliśmy przykrą wieść. Podczas uczenia wieśniaków korzystania z broni oblężniczej jeden z nich przypadkowo zranił naszego Hersera Ragnara. I cóż, miejmy nadzieję, że jego rany szybko się zagoją i będzie mógł wrócić do służby. A tymczasem, powracając do Norwegii, zahaczmy jeszcze na chwilę o Kornwalię. I po raz kolejny Asa zachodzi w ciążę. A my ostatecznie z okrętami niemal wypełnionymi po brzegi złotem wracamy do domu. Gdzie nasz król i jego ludzie okrywają się wieczną chwałą. Co kończy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnych już niebawem. Cześć!